Dzień dobry, cześć, hello, Andrzej Stawelski, Północny Londyn. Witam Was i zapraszam do następnego spotkania z płytami winylowymi. Przede mną 30 płyt winylowych, a tak naprawdę to i mniej, i więcej, czyli tak, 29 płyt winylowych plus jeden box. A w boksie chyba z 10 płyt winylowych w tym boksie, same rock'n'rolle. Oprócz tego co? Przed nami jeszcze rebus muzyczny, w sumie nie konkurs muzyczny, a rebus muzyczny. Do wygrania 3 single grupy The Beatles. Pierwsze tłoczenia albo bardzo wczesne tłoczenia. Czyli w dalszym ciągu, lata 60, 63 rok, może 64. No i I Am The World, to jest około 66 roku, o ile się nie mylę. Dobrze, słuchajcie, zaczynamy. Zaczynamy. Od czego zaczynamy? Od jedynej reedycji. Więcej nie przewiduję, przy następnych 5-6 odcinkach nie przewiduję, żeby było więcej reedycji. To jest jedyna reedycja. Clear vinyl, czy transparent vinyl, jak to woli, czyli przezroczysta płyta winylowa. I grupa Roxette, Look Sharp od przyszłego tygodnia za wcześnie. Za 10, nie, no, ten film będziecie oglądali parę dni po nagraniu. Także powiedzmy od przyszłego tygodnia w sklepie Pop Master Record Shop, a dzień później po pojawieniu się płyty, Terenia wyjeżdża do Londynu w poszukiwaniu płyt, bo mówi, że ja kiepskie płyty kupuję. Także ona postara się być lepsza ode mnie. No dobrze, tu mamy do czynienia z oryginałem Blade Runner, czyli Łowca Androidów. To jest film opowiadający o człowieku, który chodzi po rynku i skupuje wszystkie telefony komórkowe, które pracują w systemie operacyjnym Android. Nie, żartuję, to był żart. Słuchajcie, Harrison Ford w roli głównej. Pamiętacie, wspominałem Wam, że zmieniłem pracę i jestem na... Dosyć często jestem na planie filmowym filmu pod tytułem jakim? Indiana Jones, część piąta. Co prawda jeszcze Harrisona Forda nie widziałem, może się z nim mijałem, bo jechał jakiś Rolls-Royce, możliwe, że w środku on był. No ale co? Jest problem tego typu, że nie można robić zdjęć, nie można filmować i tak dalej. Ale jeżeli bym spotkał Harrisona Forda, bo w tym momencie oni kręcą film w Maroko, na 5 tygodni do Maroko wyjechali, ale chyba już w przyszłym tygodniu wrócą. A jeżeli bym spotkał w Pinewood Studio Harrisona Forda, nie odmówiłbym sobie zrobienia selfie, jeśli by się nie wyraził zgody na selfie, to zrobić mu zdjęcie tam. No dobrze, wszystko przede mną. Okej, Łowca Androidów. Przydałby się tam nam taki łowca, taki Harrison Ford w Sejmie, w Senacie, żeby trochę, kurde, wziął unicesium tych androidów, którzy tam siedzą. Jeśli nie ich, to chociaż ich pensje. Dobrze, następnie Wings, Greatest Hits. Zdaje się, że tu jest plakacikiem płytka. Tak, plakacik w płytce jest, proszę bardzo, rzadko bywa. Płytka ciężka. To jak mówiłem, za 10 dni w Słupsku, czyli przy oglądaniu tego filmu, to za 3 dni w Słupsku będziecie. Płyty będą w czwartek, a w piątek Terenia leci do Londynu. Ok, The Hollies 20 Goldens. Także jak jesteście zainteresowani płytą, to dajcie znać i odpowiemy i wyślemy Wam, jeśli będziecie, oczywiście się dogadamy co do ceny i jeśli dogadamy się jeżeli Wam się będzie podobał stan płyty. To też jakoś ciężko jest, ale to wkładka jest bardzo gruba, dlatego ciężko. The Hollies, 20 Golden Greatest. Elton John, Greatest Hits. Proszę bardzo, ciągle jakieś Greatest. Status Quo and Complain. Status Quo and Complain. Teraz mamy 10cc, Greatest Hits, 1972-1978, proszę bardzo. I mamy tu I'm Not In Love jako ostatnią piosenkę na drugiej stronie, ale mamy Robert Bullets, Donna, Silly Love, fantastycznych mnóstwo, Mandy mamy, jak to się w ogóle nazywa? I'm Mandy, Fly Me, fantastycznych wiele, wiele utworów, tak samo dużo fantastycznych utworów na tej płycie, Queen i The Game, Play The Game, pamiętam, to chyba jedna z pierwszych płyt zachodnie tłoczenia, zachodnie wydanie, w sumie chyba jest zachodnich grup, które miałem w swoich rękach. Nie moich, to znaczy nie moja płyta była pożyczona od kuzyna, to między innymi było to, Queen, The Game, to między innymi było Amalgama Pink Floydów. No Pink Floydów dzisiaj nie ma, jutro też nie będzie, ale niebawem na pewno coś się pojawi. Ale za to mamy The Power of Classics
Rock. Classics Rock z The Power i mamy takie wykonania na orkiestrę symfoniczną utworów jak Drive, czyli The Cars, Purple Rain, Prince, Time After Time, Time After Time, Cyndi Lauper, I Want to Know What Is Love, Tina Turner, Two Tribes, czyli Frankie Goes to Hollywood, Born in the USA, Dancing in the Dark, czyli Bruce Springsteen, proszę bardzo, Bruce Springsteen w następnym filmie albo w tym jeszcze się pojawi. Ok, Dice Race, komunikę grupy Dice Race na labelu, słuchajcie, czyli pierwsze tłoczenie, źle włożone, czyli mamy label statek kosmiczny. Spaceship, statek kosmiczny label, Dice Race, pierwsze tłoczenie, Vertigo wytwórnia. Oprócz tego mamy Dice Race Brother in Arms. Proszę bardzo. Niestety te dwie płyty są w słabej kondycji. Za to Dice Race Brother in Arms, zdaje się, jeśli nie tutaj, to w następnym odcinku się pojawi, ale taka mintówka. Dość, że pierwsze tłoczenie to mintowe. Ale za to w mintowej kondycji mam Dice Race Money for Nothing. Dice Race Money for Nothing, czyli największe przeboje. Sultans of Swings, Down to the River, Portobello Bell, Twisting by the Pool, Romeo Juliet i tak dalej, i tak dalej. Następny składaczek, Shaved Fish It, John Lennon and the Plastic Ono Band, proszę bardzo, Give Peace a Change, Cold Turkey, Instant Karma, Power to the People, Mother, Woman is the nigger of the world. Kobieta jest murzynem świata. Takie utwory śpiewa m.in. John Lennon z zespołem Plastic Ono Band. A to mamy chyba znowu składaczek. Tak, Focus. A na płycie mamy m.in. Sylwia, Focus Pocus, Janis, Focus. Takie utwory są. Wytwórnia Polydor. Proszę bardzo. Teraz mamy historię. Historia o Erika Claptona. History of Eric Clapton. Podwójny albumik. Eric Clapton, okładeczka niestety nie jest w najatrakcyjniejszym stanie. Zdaje się, że chyba brytyjskie, amerykańskie wydanie. Rzut oka, nie. Angielskie wydanie. Stevie Nicks w tym tygodniu powiedziała, że do końca roku nie koncertuje z powodu koronawirusa. 72-letnia Stevie Nicks niech będzie koncertowała w tym roku. A mam dwa koncerty dosyć blisko tutaj, ale jeden jest fajny, bo w sumie reggae i ska. Chciałbym z chęcią pojechać. Drugi koncert, który jest w pobliżu, nic mi nie mówi wykonawca, a mnóstwo tych wykonawców. Ok, wracamy do Stevie Nicks. Stevie Nicks, Rock a Little. Rock a Little. 72-letnia pani, ale tą płytę nagrała, jak była dużo, dużo młodsza. Mało tego, płyta z naklejką Not For Sale, czyli promocyjna kopia. Kopia promocyjna. Zobaczmy na label, może też tam będzie coś fantastycznego. Nie, na label widać, że jest tak, jaki powinien być, a szkoda, cena płyty by urosła trochę w górę. No dobrze, następnie, płyta w fantastycznym stanie, gorzej już z okładką i wkładką, bo w słabszym stanie. Teraz mamy Manchester United, The Best of Jethro Tull. M.U. The Best of MU, The Best of Jethro Tull. Jethro Tull, jego największe przyboje, m.in. Teacher, Aqualung, Thick as a Brick, Bungle in the Jungle. Teraz Light Alive, jeszcze raz Light Alive, jeszcze raz Status Quo Ain't Complaining. Tutaj to chyba już sprawdzałem, to też jest statek kosmiczny, pierwsze tłoczenie. Spaceship, label, o proszę bardzo, tak to wygląda. Ain't Complete. Ach, żeby nie zapomniał o rebusie muzycznym. Zaraz będzie, chwileczkę. Tak, no już za sekundę. Rebus muzyczny związany z Beatlesami. Do wygrania 3 single Beatlesów z lat 60. wytłoczonych Parlophone i chyba 2 z tych singli mają znaczek podatkowy. Tak zwany tax stamp. Ok, Rainbow Rising. Oyster, wytwórnia Oyster. Grupa Rainbow. Album Rising. Genesis, The Lamp Lies Down on Broadway, czyli Baranek Leży na Broadwayu. Słuchajcie, Genesis, Baranek Leży na Broadwayu. Podwójny albumik. Oprócz tego mamy pierwszą płytę Van Halena, Van Halen, Van Halen. To wszystko za 10 dni w Popmaster Record Shop oraz na stronie internetowej www.popmaster.pl. To na stronie internetowej pojawi się dużo, dużo później z tego względu, że to będą płyty w Polsce wystawione, bo ja mam tutaj mnóstwo singli, między innymi Beatlesów też do wystawienia. Także ja zajmę się singlami, wystawianiem w sklepie, a Terenia zajmie się płytami, albumami. Ok, Marillion, Misplaced Childhood,
Proszę bardzo. Gary Moore, Victims of the Future. Victims of the Future Gary Moore'a. Co tu jeszcze mamy? Patrzę, czy to nie wytłoczone. Nie, nie, nie jest wytłoczone. Paul Carrack. Paul Carrack i Suburban Voodoo. Suburban Voodoo. Mamy tutaj Tina Turner, Foreigner Affair. Jeszcze nam został Badfinger. No dobra, to może zamiast Badfingera zaczynamy rebus muzyczny. Także słuchajcie, rebus muzyczny polega na tym, żeby powiedzieć, co to za tytuł piosenki grupy The Beatles, z jakiego albumu. Tak, i z jakiego albumu, wystarczy. I do wygrania są trzy single Beatlesów, wytwórnia Parlophone, czarne labele, srebrne literki na czarnym labelze. She loves you, z tego co pamiętam, From Me to You i I Am the Walrus. Po drugiej stronie chyba Hello, Goodbye. Nie jestem do końca pewny. No, a w każdym razie trzy single, pierwsze tłoczenia albo wczesne tłoczenia do wygrania. A rebus jest taki. Co to za tytuł piosenki? Słuchajcie. To było pytanie konkursowe. Rebus konkursowy. Dobra, wracamy do płyt. Badfinger. Badfinger, a dlaczego akurat się zatrzymałem? Ze względu, że Badfinger śpiewał jedną z piosenek skomponowanych przez Lennona McCartneya, a w sumie ta piosenka nie została przez nich wydana na płycie, chociaż ja mam tą piosenkę w ich wykonaniu, ale oficjalnie na płycie nigdy nie została wydana. W każdym razie tak. Badfinger i to, co mnie zainspirowało, to to, że tu po polsku napisane jest. Zespół nazywa się Arcade Fire. Kanadyjski zespół Arcade Fire. Everything Now, czyli wszystko teraz. Wszystko teraz, Everything Now. Okazuje się, jest 20 okładek, różnych okładek, no różne to może za dużo powiedziane. Jest 20 różnych okładek, dobrze, już pozostańmy przy tych różnych. 20 różnych okładek. One się w sumie niczym nie różnią, tylko tym napisem. Po prostu ten napis, wszystko teraz, jest oprócz języka polskiego jeszcze w 19 innych językach. Na pewno jest po angielsku. A po angielsku Everything Now, Presence. Everything Now, wytwórnia, która prezentuje Arcade Fire. Ok, i pozostał nam jeszcze co? Golden Greatest 50s and 60s, czyli składaczek składający się z 10 płyt. Proszę bardzo, tak to wygląda. Złote przeboje lat 50. i 60. I kogo tu mamy? Bill Haley, Fats Domino, Tommy Steele, The Platters, Pat Boone, Chuck Berry, Eddie Cochran, The Everly Brothers, Lonnie Dunigan, Buddy Holly, Jerry Lewis, Connie Francis, Marty White, Sam Cooke, Dwayne Eddy, Anthony Nevley, Brenda Lee, Billy Fury, Bobby V i Roy Orbison. 20 wykonawców na 10 płytach, czyli na jednej płycie dwóch wykonawców. Proszę bardzo, to wszystko niebawem w Słupsku, przy ulicy Kołłątaja, w sklepie Popmaster Record Shop, albo jak ktoś woli PRS, oraz na stronie internetowej www.popmaster.pl. Dobrze, słuchajcie, będę się z wami żegnał w następnym filmie. Coś dla fanów Electric Light Orchestra, ELO, i coś dla fanów U2. No i dla fanów Beatlesu, bo tam są chyba 3 płyty albo 4 Beatlesu. Także zapraszam do następnego odcinka. W następnym odcinku nie będzie rebusu muzycznego, ani konkursu, ale już o następnym konkursie pomyślę. Myślę, że też będzie dotyczył grupy The Beatles. To trzymajcie się.